Panie Marszałku, Wysoka Izbo, mam zaszczyt w imieniu Klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego przedstawić stanowisko w sprawie przedłożonego projektu ustawy o zmianie ustawy o kredycie konsumenckim oraz ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. W głównej swojej części projekt wprowadza do polskiego porządku prawnego dyrektywę Komisji z dnia 14 listopada 2011 roku zmieniającą do dyrektywy z 2008 roku /48 Parlamentu Europejskiego i Rady, zawierającą dodatkowe założenia do obliczania rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania. Wobec tego przyjęcie projektu jest konieczne z uwagi na wiążące Rzeczpospolitą Polską regulacje z Unią Europejską. Niezależnie od tego, również treści cel regulacji zasługują w całości na uznanie. Wobec zmieniającej się rzeczywistości rynkowej i ciągłego wzrostu znaczenia kredytu konsumenckiego konieczne jest zapewnienie słabszym, nieprofesjonalnym uczestnikom obrotu, czyli konsumentom, realnej i skutecznej ochrony przed naruszającymi ich interesy, a często również zasady współżycia społecznego i uczciwego obrotu przed praktykami podmiotów udzielających takich kredytów. W szczególności temu właśnie służy objęta przedmiotowa projektem ustawy definicja rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania. Dotychczasowe regulacje, jak wskazuje zarówno doświadczenie z naszego kraju, jak zebrane z perspektywy wszystkich państw członkowskich wchodzących w skład Unii Europejskiej, doświadczenia wyrażone w stanowisku Komisji Europejskiej nie były wystarczające do zapewnienia jednolitego sposobu obliczania rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania kredytów na czas nieokreślony lub kredytów spłacanych w całości, powtarzających się okresach i nie przystają już one do sytuacji na rynku. W tej sytuacji bez projektowanej zmiany ustawy nie może być zrealizowany podstawowy cel regulacji. Bez precyzyjnych i określonych ustawowo reguł konsumenci nie mogą precyzyjnie porównać ofert różnych podmiotów i skazani są na bardzo zwodne i często mylące informacje pochodzące od tych podmiotów. Stwarza to niebezpieczeństwo zaburzenia reguł uczciwej konkurencji na rzecz różnych, wprowadzających konsumentów w błąd zabiegów i co za tym idzie masowych, niekorzystnych dla konsumentów transakcji. Ryzyko takie jest szczególnie aktualne w obliczu kryzysu finansowego, skutkującego często pogorszeniem się warunków życia i zadłużeniem znacznej liczby gospodarstw domowych. Z uwagi na trudne wybory stojące przed polskimi rodzinami, tym istotniejsze jest, by mogły dokonywać w oparciu o rzetelne i jednoznaczne dane. Umożliwienie zapoznania się konsumentom z takimi danymi leży w żywotnym interesie społecznym, wobec czego niezależnie od zobowiązań wynikających z regulacji unijnych jest obowiązkiem ustawodawcy. Druga część projektowanej regulacji dotyczy zmiany ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zagrożone pod groźbą kary. Zmiana ta nie prowadzi do zmiany sensu ustawy, a zmierza jedynie do usunięcia technicznego i oczywistego błędu legislacyjnego. Klub Polskiego Stronnictwa Ludowego wobec powyższych faktów będzie głosował za przyjęciem projektu. Dziękuję za uwagę. Dziękuję.